Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, dzisiaj mała selekcja. Trzeba z tego, z mojego zbiornika z Blue Tigerami przerzucić troszkę ładnych krewetek na nowy zbiorniczek, który jest obok. Już troszeczkę, słuchajcie, powybierałem ładnych sztuk, jak możecie tutaj zobaczyć. Zobaczcie. Wybrałem, słuchajcie, dosłownie na razie 6-7 krewetek z całego stada. Ale starałem się wybrać, wiecie, takie krewetki naprawdę, naprawdę ładne, które będą jakby spełniały tutaj moje kryteria na ten nowy baniaczek. Nowy baniaczek oczywiście jak standardowo na podłożu Master Soil. Miesiąc czasu to podłoże dojrzewało. Ono jeszcze troszkę tam oddaje, podnosi parametry, ale dla Deep Blue Tigerów to bardzo pasuje. Bardzo pasuje i Deep Blue Tigery są z tego powodu bardzo, słuchajcie, zadowolone, że ta przewodność troszeczkę rośnie. Od początku, no, na takich dziwnych parametrach miałem te Blue Tigery, że zaczynał się zbiornik na 250 mikrosiemensów, a kończył się około 500, a krewetki mnożyły się jak głupie, nie? Dlatego tutaj troszeczkę szybciej one wskoczyły. Jak widzicie, stado moje Tigerów jest olbrzymie. No, tylko zobaczcie, wszędzie pomarańczowe gały się świecą. Nie widać tyle krewetek, co po prostu świecące się gały. No tutaj tego jest multo samic z jajami, multo młodych. No to jest, powiem wam, że jeżeli chodzi o Deep Blue Tigery, to naprawdę jestem mega zadowolony. Ta sztuka jest ładna tutaj, o, na szczycie. Poczekajcie. No podskocz korzenko. O, ty. O, ładna sztuka. Też patrzę, wiecie, żeby nie było tego rusty, tego takiego zabarwienia, jak tutaj widzicie. Jest kilka sztuk takich, które są po prostu, no, takie rdzawe. Dlatego tutaj, no, selekcja musi być. Chociaż nie wiem, czy by nie było fajnie kiedyś zrobić po prostu same stado takich krewetek rusty, nie? Rdzawych. No ale nic, przenieśmy tą krewetę do nowego zbiorniczka. Ładna sztuka, nie? Ładna sztuka, więc będzie tutaj do całości pasowała. I słuchajcie, jeżeli sobie robicie jakąś selekcję, przerzucacie krewetki, wybieracie ładne krewetki do nowego zbiornika, to pamiętajcie, że nie ilość się liczy, a jakość. Nie idźcie po prostu w dużą ilość krewetek, a ta może nie jest super, ale jest ładniejsza od reszty, to też ją przerzucę. Nie, nie, nie. Słuchajcie, wystarczy parę krewetek, 5-6 krewetek ładnych, żebyście mieli pewność, że macie samicę i samca i super, nie? Ja często, słuchajcie, jak sobie robiłem gdzieś jakieś selekcje, to nawet robiłem tak, że miałem tylko 2-3 samiczki, do tego jednego ładnego samca i to, słuchajcie, wszystko. I to wszystko bez żadnych tam udziwnień. Teraz sobie troszeczkę powybierałem krewetek, będzie tutaj 7-8 sztuk. I wydaje mi się, że mimo, że mam, słuchajcie, w czym wybierać, bo zobaczcie, że tutaj krewet jest cała masa i by jeszcze się kilka trafiło. Na przykład ta panienka tutaj, albo pan, jeszcze jest za młody. Ale nie. To już nie ma takiego jednolitego koloru. Więc ta odpada. Może, słuchajcie, jeszcze z jedną, z dwie stąd wyciągnę, ale nic na siłę. W zupełności, słuchajcie, mi wystarczy te kilka krewetek, które tutaj są i no i niech się mnoży, niech się kręci. Ładne, słuchajcie, ciemne krewety. No dobra, także to by było, słuchajcie, na tyle. Tak chciałem wam na szybko, chociaż tutaj ta, poczekajcie, bo tutaj przerzuciłem, ale teraz przy tym światełku zobaczyłem, że ta jest średnia, więc tą z powrotem tutaj do stada. Dobra, więc ona z powrotem do stada, więc może, słuchajcie, sobie to bierzemy jeszcze z jedną, z dwie krewetki, to będzie wszystko. One i tak tam się zaczną mnożyć, i tak tam będzie za jakiś czas dużo krewet.
przerzuciłem 100% 3 samice, więc powinno być ok, ale mówię, no nic na siłę. Jeżeli robicie selekcję, to idźcie na jakość, nie na ilość. Nie, czyli jeżeli macie takie krewetki, które rokują, które może faktycznie są w miarę ładne, ale według waszej oceny nie są petardy, bo na przykład 5-6 wcześniej wpuszczonych krewetek to były koksy i na siłę szukacie, żeby dorzucić jeszcze z 5 krewetek, żeby było stado 10 krewetek, to nie idźcie, słuchajcie, w tym kierunku. Lepiej mieć te 5, ale naprawdę koksów i niech one tam się mnożą, niż na siłę dopychać jakimiś krewetami, żeby było ich troszkę więcej, nie? Takie jest, słuchajcie, moje zdanie. Ja sobie dzisiaj stwierdziłem, że troszeczkę tutaj no, trzeba do tego zbiornika, który już dojrzewał miesiąc czasu, kilka krewetek przerzucić, więc sobie przerzuciłem i zobaczcie, jakie wybrałem koksy. Mi się mega podobają, nie wiem jak wam, dajcie znać w komentarzu, ale wydaje mi się, że jest ok. I już mówię, 8 krewetek, 7 wystarczy, nic na siłę, no chyba, że zaraz tutaj jakaś piękna kreweta wyjdzie do jedzenia, to jeszcze ją sobie przeniosę, ale nic na siłę. No dobra, moi drodzy, to pozdrawiam was bardzo serdecznie, dziękuję za obejrzenie tego filmu i trzymajcie się. Cześć, cześć.